Witam ponownie. Kolejny Ice Move. Tym razem wersja z dwoma pojedynczymi łóżkami, czyli ta 7-metrowa z możliwością połączenia, ale bez łóżka z przodu. Zobaczmy, ile przestrzeni jest, jak nie ma tego łóżka. Czyli to jest auto, które jest przeznaczone dla dwóch, maksymalnie trzech osób. Czyli tutaj mamy sofę face to face, duży okrągły stół. Nie ma możliwości w tym samochodzie obrócenia tej sofy o 90 stopni, tylko siedziska są bokiem i seryjnie dwie osoby, a jeżeli chcemy mieć na przykład miejsce dla wnuczka, to tutaj jest w tej sofie możliwość, tu jest w środku, to siedzisko jest, zaraz zobaczymy, może nam się uda pokazać to. Tak, jest. Po ściągnięciu tego siedziska mamy w środku fotel. Nie będę w tej chwili tego wyciągał, ale zasada jest taka, że ten fotel normalnie wyjeżdża do kierunku jazdy. Ten element siedziska demontujemy i z tego robimy. Spróbuję, może mi się uda. Jest jakaś wajcha? Do góry. Pociągnij to, spróbuj. Mamy do końca. Tak. Teraz siedzisko. O, okej. Tak, tylko pas musimy bezpieczeństwo odblokować. Pas musi wylecieć z tamtej strony. Tu tak samo. Tak. I teraz. O. I mamy piękny fotel do jazdy. Spróbuję, czy ja się zmieszczę tutaj. Jak ja się zmieszczę, to znaczy, że każdy się zmieści. No perfekt. Idealnie. Także trzy osoby mogą wygodnie jechać na super wygodnym fotelu. Także nie jest to jakieś przerabianie, przekładanie poduszek, gąbek, tylko pełny, fajny, bezpieczny fotel. Także w tej wersji trzyosobowej nie mamy łóżka z przodu. Jeżeli byśmy mieli to łóżko, to wtedy ta sofa, gdzie Michał siedzi, obraca się o 90 stopni i możemy to auto mieć zarejestrowane nawet na 5 osób. To jest bardzo ciekawe właśnie rozwiązanie, jeżeli chcemy podróżować na przykład z jednym dzieckiem, bo wtedy sypialnia z tyłu, która jest z dwoma dużymi łóżkami i ma możliwość połączenia środkiem, daje nam możliwość dla spania dla trzech osób i auto z trzyosobową z tyłu sypialnią i trzema fotelami z przodu spełnia nasze wszelkie oczekiwania. To jest bardzo ciekawe z fotelikiem. Do siedzenia ten fotel możemy, rozkładamy go tylko do jazdy. Jak już dojedziemy na miejsce, zobaczymy, jak szybko mi się uda to złożyć. Jeszcze tego pierwszy raz to widzę praktycznie, ale widzę, że nie jest to mocno skomplikowane. Tak? I tu jeszcze jakaś wajcha była. Tak? O. Tak. Pasy do środka. Ten element. Mamy miejsce mocujące tutaj i tutaj elegancko sofę kładziemy z powrotem. I poduszki. Marynarka na bok i poduszeczka. I mamy z powrotem elegancki face to face salonik. Cztery osoby wygodnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Fotele tak samo seryjnie Agouti. Bardzo dużo miejsca nad głową, designerski zegarek,